Dzień dobry, witamy serdecznie na konkursie przed meczem Wisła Kraków Śląsk Wrocław, w którym do wygrania są podwójne bilety pierwszej kategorii właśnie na derby LVBet w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie zabrzmi w najbliższą sobotę o godzinie 20, a w naszym konkursie przygotowaliśmy 7 pytań, które zadawać będą piłkarze obu drużyn. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcja@łączynaspasja.pl. W tytule maila prosimy o podanie numeru pytania i po dwukropku o prawidłową odpowiedź. Zwycięzcę wyłaniamy zgodnie z zasadą kto pierwszy ten lepszy, czyli wygrywa 2 bilety na mecz Wisła-Śląsk. Pytanie jest 7, zwycięzców również będzie 7, więc jeśli znamy odpowiedź, od razu wysyłamy maila. Następne pytanie kolejny piłkarz zada po upływie 30 sekund. Czas na pierwsze z nich, którego autorem będzie Krystian Wachowiak. W całej historii spotkań ile domowych meczów Wisła wygrała ze Śląskiem Wrocław? 19-letni obrońca Wisły Kraków zapytał o to, ile domowych meczów wygrała Wisła Kraków w całej historii spotkań ze Śląskiem. Przypominamy, odpowiedzi należy wysyłać na adres redakcja@łączynaspasja.pl, w tytule maila podając numer pytania i prawidłową odpowiedź. Autorem drugiego pytania jest Patryk Janasik ze Śląska Wrocław. W całej historii spotkań ile ligowych meczów wyjazdowych Śląsk wygrał z Wisłą? Prawy wahadłowy, który wrócił po kontuzji i zagrał pełne 90 minut w ostatnim meczu Śląska, pyta o to, ile wyjazdowych spotkań wygrał Śląsk w historii ligowych starć z Białą Gwiazdą. Czas na trzecie pytanie zadaje Przemysław Zdybowicz. Jaka była najwyższa domowa wygrana Wisły Kraków nad Śląskiem Wrocław i w którym sezonie to było? 21-letni środkowy napastnik Wisły Kraków, który wciąż czeka na pierwsze trafienie w Ekstraklasie, pyta o najwyższą domową wygraną Wisły Kraków nad Śląskiem i sezon, w którym to zwycięstwo miało miejsce. Czwarte pytanie zada Waldemar Sobota. Jaka była najwyższa wyjazdowa wygrana Śląska z Wisłą i w którym roku miała miejsce? Doświadczony piłkarz Śląska zapytał o najwyższą wyjazdową wygraną wrocławskiego klubu z Wisłą Kraków i rok, w którym udało się najbardziej okazale pokonać Białą Gwiazdę. Autorem piątego pytania jest Michał Frydrych. Paweł Brożek rozegrał 18 spotkań przeciwko Śląskowi w swojej karierze. Ile w nich zdobył goli? Autor zwycięskiej bramki w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze zapytał o trafienia Pawła Brożka w spotkaniach ze Śląskiem Wrocław. Waldemar Sobota jest autorem i bohaterem szóstego pytania. Rozegrałem 9 spotkań przeciwko Wiśle Kraków. Ile bramek zdobyłem w tych spotkaniach? Ile bramek strzelił Waldemar Sobota Wiśle Kraków we wszystkich rozgrywkach? Chodzi oczywiście o spotkania nie tylko w Ekstraklasie, ale również w Pucharze Polski. Przypominamy, odpowiedzi należy wysyłać na adres redakcja@łączynaspasja.pl. W tytule maila numer pytania i prawidłowa odpowiedź. Siódme, ostatnie pytanie zadali piłkarze obu drużyn, Patryk Janasik i Felicio Brown Forbes. Ile ligowych spotkań zakończyłem się remisem? Ile ligowych spotkań Wisły i Śląska skończyły się remisem? Obrońca Śląska i napastnik Wisły, autor zwycięskiego gola w meczu z Legią Warszawa, zapytali o podział punktów w historii bezpośrednich meczów obu drużyn. Dziękujemy za udział w konkursie, odpowiemy na zwycięskie maile i nagrodzimy tym samym laureatów podwójnymi biletami pierwszej kategorii na derby LVBet, które już w najbliższą sobotę o godzinie 20. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach na kanale LVBet.